W tylnej części kręgu znajduje się przewężenie zwane cieśnią łuku. Uprawianie sportów takich jak gimnastyka artystyczna, wioślarstwo, podnoszenie ciężarów, ale również tenis czy sporty zespołowe jak siatkówka czy piłka nożna może prowadzić do powstania rozciągnięcia lub uszkodzenia z przerwaniem ciągłości łuku kręgowego zwanego kręgoszczeliną. Kręgoszczelina z kolei może prowadzić do przesunięcia kręgu względem siebie, które nazywamy kręgozmykiem. Tego typu uszkodzenia często prowadzą do silnych dolegliwości bólowych zarówno w obrębie samej części lędźwiowej kręgosłupa, jak również ból promieniujący do kończyn. Często wymagający długotrwałego leczenia. Leczenie kręgoszczeliny i kręgozmyku może być zarówno zachowawcze, jak i operacyjne. Kwalifikacja do zabiegu operacyjnego wynika z jednej strony z nasilenia objawów i stopnia zaawansowania choroby, z drugiej strony z oczekiwań pacjenta. W wybranych przypadkach stosujemy metody leczenia operacyjnego. Możemy zastosować zarówno leczenie z próbą odtworzenia ciągłości łuku kręgowego, jak również w niektórych przypadkach stabilizację kręgosłupa z zastosowaniem specjalnych implantów. Leczenie operacyjne, tak samo jak zachowawcze, ma prowadzić do całkowitego powrotu do normalnej aktywności, w tym wysiłku sportowego na najwyższym poziomie.